Witajcie! Pora po raz kolejny wypowiedzieć się na temat zestawu LEGO na podstawie gry, w którą nie gram i nawet nie lubię specjalnie jej estetyki, ale jeśli widzę gdzieś pandę, to jestem już kupiony, ponieważ pandy są git i gdyby dało się trzymać jakąś miniaturową pandę w domu, to pewnie bym taką przytulił razem z kotkiem. Ale to oczywiście sfera śmiechowych marzeń. Prawdziwe pandy zaś lubię i chętnie pozyskuję związane z nimi gadżety. Takie jak ten zestaw LEGO Minecraft, wydany rok temu 21158 żłobek dla pand. Nie mam zielonego pojęcia, czy tego typu konstrukty faktycznie pojawiają się w Minecrafcie, ale pomysłowi przyklaskuję, kto by nie chciał opiekować się małymi pandami. Konstrukcja przedstawia fragment zabudowy wraz z miejscem wypoczynkowym oraz drobny wycinek bambusowego lasu położonego niedaleko wody. Minecraftowa bohaterka zamiast kopać i wydobywać surowce oddaje się zabawie z dwoma misiakami. Sielanka w tradycyjnym minecraftowym stylu, uproszczonym i ubogim w detale. Mimo, że taka konstrukcja jest jak dla mnie wręcz zbyt uproszczona, to trzeba przyznać, że do minecraftowej stylistyki jak najbardziej to pasuje. Niektóre z nielicznych detali całkiem mi się podobają, na przykład forma bambusowych drzewek. Tak, wiem, że bambus to trawa, ale drzewko to pierwsze, co nasuwa się na myśl, zobaczywszy takie roślinki. Całkiem nieźle oddano wygląd bambusów z gry, to poprzekładanie łodyg płyteczkami innego koloru nadaje całości nieco bardziej organicznego charakteru, wiechcie liści z podstawowych płytek także sprawdzają się nieźle. No cóż, taki jest Minecraft, kanciasty i rozpikselizowany, więc i konstrukcje z LEGO wyglądają podobnie. Miłym detalem są również miniaturowe sadzonki, czy świeżo przebijające się pędy. Po prawej mamy konstrukcję na czterech cegiełkowych filarach. Od całej tej szarości odcina się kolorystycznie miniaturowy kanciasty grzybek. No, obcowanie z minecraftowymi zestawami to taki trochę powrót do legowych korzeni. Po prostu klocek na klocku, bez udziwnień, bez nadawania jakiejś faktury. Nie powiem, że mi tu tego nie brakuje, ale też patrzę na to umysłem mocera, który lubi dopracowane konstrukcje. Dlatego tutaj też oka specjalnie nie mam na czym zawiesić, ale cały czas szanuję konsekwentnie zachowany styl serii. Na górę prowadzi mała drabinka, troszeczkę krótka moim zdaniem, chcąc wspiąć się na górę, ludzik musiałby chyba doskakiwać do niej. Na platformie znajduje się stanowisko wypoczynkowe. Zabrzmiało poważnie, a jest to po prostu łóżko nakryte czerwoną pościelą. Kiedy nie chce się spać, można poczytać sobie na nim, przyświecając lampką stojącą na balustradzie, która podoba mi się swoją drogą. Fajne jest to umieszczenie drewnianej części pomiędzy studami, a nie na nich bezpośrednio, dzięki czemu konstrukcja jest taka trochę wklęśnięta i wygląda przez to ciekawiej. No i mamy tu jeszcze cztery wolne study, docelowo na postawienie sobie minifigurki ocelota. Nie wiem, czy to kitku ma być w zamyśle udomowione, czy nie. W moim zamyśle w każdym razie jest i czuwa sobie nad swoją śpiącą panią. Oczywiście nie jest tutaj jedynym żywym stworzeniem. Jest minecraftowa ruda pani, jest kitku i naturalnie dwie pandzie. No bo jak żłobek dla pandziów, no to miśki muszą być, nie ma co. Zwierzaki to naturalnie mini konstrukcje, no jak chyba wszystkie zwierzaki LEGO Minecraft. Posiadają tylko dedykowane odlewy główek. Reszta ciała to z kolei zbitki klocków. Misiaki prezentują się przesympatycznie, strasznie mi się podobają ich uśmiechnięte mordki. No mimo tej celowej pikselozy na nadrukach da się dostrzec bez problemu zarys pyszczków, do tego kanciaste uszka i plamy wokół oczu. No wygląda to fajnie, tutaj ta uproszczona stylistyka daje radę. Oba misie mają te główki zamocowane na połączeniu klipsowym, mogą więc ruszać łebkami w górę i w dół, od dołu mocuje się je na tej płytce kudeczce. Mniejsza pandzia, w domyśle młode, złożona jest zaledwie kilku elementów, ma bardzo symboliczne łapki, no są to po prostu dwie płytki z przodu i z tyłu, no taki mini zwierzak, pocieszny. Większa panda wygląda odrobinę ciekawiej, ma ten sam odlew pyszczka, ale na ciało idzie trochę więcej klocków. Podobają się łapki, wyszczególnione dzięki małym łuczkom, nie rozumiem za to czemu ma szary brzuszek, nie wiem, może pandy w Minecraft tak wyglądają, jest to element jakiegoś takiego pseudocieniowania czy czegoś, ale w formie legowej no, wygląda to tak sobie, ale przynajmniej łatwo to naprawić, podmienić na białą płytkę i styknie. Zwierzak wygląda bardzo pociesznie w pozycji siedzącej, żeby taką uzyskać wystarczy przechylić główkę, co więcej można wtedy dać pandzie do trzymania kawałek bambusa do schrupania. Bardzo prosta rzecz, a cieszy, bo misiek wygląda z nią naprawdę uroczo. Ocelot to najmniejsza osobna konstrukcja w zestawie, szeroki zaledwie na jednego studa, ma malutką główkę, za to z podmalowanymi oczkami i pyszczkiem, więc wykonanie na dobrym poziomie, cenkowa ciało, ogon będący po prostu zwykłą płytką z zaczepem, no bardzo skromna konstrukcja, aczkolwiek faktycznie wygląda jak minecraftowy kot, więc spełnia swoją rolę. No i wreszcie rudowłosa opiekunka zwierząt, taka sama postać jaką znajdziemy w wielu innych setach Minecraft, kostkowata głowa z pojedynczym nadrukiem, bardzo symboliczny nadruk na torsiku z obu stron, do trzymania niebieski kilof i złożone z dwóch elementów ciacho, no zakładam, że to ciacho. Od biedy można by taki nakrapiany kafelek wykorzystać w sumie jako jakiś, nie wiem, element zdobnictwa, czy wręcz taki jakiś mini nowoczesny obraz w galerii sztuki. Czemu nie? Sama w sobie minifiszka bardzo spoko, niewątpliwie wygląda jak postać z Minecrafta. Żeby było śmieszniej, minifigurki LEGO mają w sumie taką samą motorykę co minecraftowe ludziki. W ogóle brawo, ja dopiero teraz spoglądając na tę figurkę pojąłem, że te pomarańczowe na piersi to przecież zarzucony przez ramię kucyk. No nie ma to jak spostrzegawczość po roku posiadania zestawu.
Myślę, że jest to jeden z sympatyczniejszych setów z tej linii. Dostarcza trochę podstawowych elementów i bardzo fajne brickbuildowe figurki Pant. Jakby na to nie patrzeć, prostota zestawów Minecraft sprawia także, że banalnie prosto jest je rozbudować, bo takie zwykłe cegiełki w wielu kolorach ma na stanie chyba praktycznie każdy klockofan. Nie byłoby trudno przeobrazić ten kawałek terenu w schronisko dla zwierząt z prawdziwego zdarzenia. Także polecam wszystkim miłośnikom zarówno Minecrafta, jak i biało-czarnych misiów. Zachęcam do pozostawienia komentarza i do usłyszenia ponownie już wkrótce.